Siema, z tej strony Feder Fanatics. Jedziemy na drugą turę zawodów okręgowych we Wrocławiu do Boguszyc. Dzisiaj jest pogoda taka trochę zimniejsza, trochę chłodniej jest, pochmurno. W przeciwieństwie do poprzednich dni, gdzie było ciepło, czyli można mówić o załamaniu pogody lekkim. No, jak to wpłynie na brania, zobaczymy. Ja będę łowił na grubo, z dużą ilością mięsa, na słodko przede wszystkim. I chciałbym zrobić taką zanętę, myślę, że mi się uda, żeby ona smużyła, ale nie pracowała. Tak typowo podleszcza, czy tam przypuśćmy Kampia, no nie? Trzeba się ukryć przed wszystkimi ciekawskimi. Nie, żarty żartami, ale nie ma gdzie stanąć auty po prostu. Leci mój czarny koń. Czyli karmel, super praca MMW 1x1. To jest jeden wariant. A drugi na grubo kar. Po prostu. Tylko z tej serii gold czarnej, nie? I taki jest plan na dzisiaj. Czyli zasypać karpiem, a nasypać na niego swoim mieszankiem. On jest taki neutralny, zobacz, taki nie wyróżnia się zapachowo. Weź powąchaj sobie. Zobacz. No, nie? Faktycznie. No. Można na niego kłaść różne rzeczy, różne dodatki. Idę po drodze w mistrzu. Jest i Stachu. Stachu nasz moderator. Dzień dobry. Dzień dobry. Nic, grubo. Ostatnio tak grubo łapałem i biała ryba weszła. A nie, jest rybeczki. Na treningu tym poniedziałkowym, nie? No ja teraz w poniedziałek pierwszy raz. No Bartek, powiedz się o swoim stanowisku. No, nagraj. Pokaż widzom. No co? No co? No i co tam jest takiego? No. Patyki. Czy mnie ryby się będą spinać w tych patykach? Bo ja wyciągnę, ja nie wyciągnę ich chyba. Jakoś wyciąć tym sprzętem, o. Tym. Ale co ty? To kurde, nie jest do ruszenia za bardzo. Mówisz, że nie dasz rady? No widzisz, bo to jest ten jeden główny, on trzyma wszystko, to jest od tego drzewa, to by trzeba było spiłować to i wyciągnąć. Nie no, bez sensu. Tyle co można ułamać, o, tak jak teraz ułamałem. Czyli to ciężko się będzie łowić? Ciężko będzie. Ale takiego dużego już nie łamie. O, udało się. No niszczysz tam naturę. Coś tam się oczyści, co? Niszczysz naturę. Cześć. O. Bartek walczy z gałęzią. Podczas tutaj w ogóle przecierania zanęty. Przez przypadek przypomniałem, że nie wolno stosować peletu na zawodach okręgowych i muszę teraz wszystko przesiewać, odsiewać ten pelet od zanęty, żeby mnie nie zdyskwalifikował. Zrób tu przybliżenie. Widzicie? To czerwona główienka. Muszę przesiać, żeby tego nie było w zanęcie. Zanęta przesiana. Dwa razy. Zmieniłem trochę taktykę, bo okazało się, jak wcześniej wspominałem o tym palecie, że jest w tej zanęcie, więc przesiałem. Odłączyłem ten palet od zanęty. Postanowiłem, że to grubę po prostu zwiążę z tym moim cienkim i stworzę jedną zanętę z tego. Czyli do takiej frakcji mniej więcej. No. Czyli teraz powinno być z tego ok? Miejsca jeszcze zapomniałem, bo
miałem to zrobić na początku, ale zapomniałem o pozdrowieniu wszystkich moich kolegów z pracy, bo bardzo chcieli, żeby ich pozdrowić. Także pozdrawiam was serdecznie, chłopaki, z całego warsztatu, z całej spedycji. Wszystkich. I kobiety z biura też. Młoda dała taką propozycję, żeby coś powiedzieć o koszykach, więc mówię właśnie o tych teraz, co posiadam. To będę dzisiaj używał, więc od początku. Taki koszyczek 5-gramowy. Jest ze mną od lat, jeszcze się mi na szczęście nie urwało. Ja go będę stosował do nęcenia, nie za duży, nie za mały. Mam jeszcze taką szklankę gdzieś, taką typową do nęcenia. Nie wiem, gdzieś mam, chyba w domu, ale nie mam. Koszyk do robaków dzisiaj może się okazać też całą dziesiątkę, bo widziałem, że dużo osób, to jest akurat Brennan, dużo osób ma takie koszyki dzisiaj w swoim arsenale. Też odsypałem sobie trochę robaków, żeby w razie czego awaryjnie też rzucić takim koszykiem. Tu jest ciekawy koszyk Browninga do dalekich rzutów. I ciekawą rzeczą jest tak samo, jak kiedyś wam pokazywałem na którymś z filmików, ten koszyk guru jest odkręcany, to ten też jest odkręcany, tylko on jest takie, ma obciążenie punktowe, taką łezkę ma. Jeszcze dla przypomnienia, o tym guru. To ma taką odkresę. I jest takie obciążenie okrągłe, nie? Fajny patent moim zdaniem. A dodatkowo ostatnio taką zwykłą marketówkę kupiłem na próbę. Koszyki Jacksona. Dość szerokie, fajne, cylindryczne, niewysokie, ale szerokie. Czyli łatwo się opróżniają. Kurczę, ile za to młode daliśmy? 4 zł za jedną sztukę. I takie jeszcze wam pokażę. Nazywam je naparstki, maluteńkie. Ten ma 10 gram, a ten 5. Ty też dzisiaj ich używał? Zobaczę, jak wejdzie ryba, będę chciał tylko przytrzymać rybę, bo będzie dobrze żerować, to myślę, że użyję. Bartek zaczął nęcić. Ciekawe, jaki dzisiaj będzie wynik. 30 minut później. Czwarty, piąty już Bartka. Okoń, niewymiarowy. Niestety. Kurczę, pierwsze wybranie. Pierwsza ryba i niewymiarowa. No nic, no. Dalej powinno być już tylko lepiej. Bartek? Nie wiem. Ryczka. Pięćdziesiąt gram jest. Już minęła prawie godzina i Bartek postanowił zmienić wędkę na dalszą odległość. No po godzinie jedna ryba, no to trzeba coś zacząć zmieniać. Tomek ciągnie jedno za drugą. Byczki. Właśnie dalej łapie i tak pomyślałem, że może to coś da. No to zobaczymy. Bartek już ma 2 byczki, a tym razem co to będzie? Jednak opłacało się zmienić wędkę na dalszą odległość. Teraz na jaką odległość łowisz? Na jaką odległość? 35 i trzeci byczek do kolekcji. Czy dzisiaj będzie stado byczków? Oto się okaże. Ogólnie Bartek ma już ile? 4-5 byczków? Aktualnie zobaczymy, co teraz będzie.
delikatnie zacięty za samą wareczkę. Tam w oddali widać kolejny sektor. Masz coś? Tak? Mówiłam, że są prania. I kolejny do kolekcji. Kurczę. Taki większy, nie? Idę właśnie zobaczyć do innego sektora, który znajduje się po drugiej stronie. Z tamtego sektora, z tego co się dowiedziałam, też jest trochę słabo. Ogólnie dzisiaj sobie biorą ryby. Większość to są byczki, niestety. Już nie zliczymy, ile jest byczków, ale tym razem Bartek chyba coś innego złapał. Ej, jaki ładny okoń. A wymiarowy? A jak? Tym razem skróciłeś odległość, co nie? Robi uwagę. Na 15 metrów? Co? Na ile na 15? Ile ma centymetrów? Brawo ty. Brawo ja. Do końca zawodów została godzina, Bartek. Powiedz, co udało ci się złowić w tym czasie, w ciągu 3 godzin? Same byczki. Praktycznie 95% ryb to są byczki. Niedawno jednego konia i przed chwilką malutką płoteczkę. Tak zwane byczkowisko dzisiaj jest. Jest, druga ryba. Biała. Biała. W tych zawodach moich. Karki. Niestety niewymiarowy. Tak mi przykro. Szkoda. Kolejna biała. To już dzisiaj trzecie. No niestety. Chyba znowu trzeba będzie zmienić odległość, bo to takie wielkie biorą, że szkoda czasu chyba. Jest bonus. Młoda jest bonus. No to gitara. Długo wyczekiwany. Pan Krom. O. Pan Krom. Jeszcze gram. Kolejna biała. Kurwa, żebym wiedział, to bym w życiu nie napierdzielał tak daleko tam. Co to mógł wiedzieć, co nie młoda? Ale że co? Że bliżej będą białe ryby, a nie tak daleko. Ja ci mówiłam, a na którym teraz masz? Metrze?
jaki gruby, pa. Widziałeś takiego grubego kiedyś? Nie. Jak go naciśnij, to zobacz, co wyżyga. Nie, nikt go nie naciskam, żeby trochę, wiesz, gramów zachować. Ostatnie 5 minut przed końcem zawodów. To był ostatni rzut Bartka. Złapie ryby, czy nie złapie ryby? Stresujesz się? Co? Stresujesz się? Nie. Ale widzisz, ten ostatni rzut pokazał, co to jest za dziwna woda i tak. Wyssane robaki, czyli biała ryba w łowisku, poszedł byczek. Trzeba było dawać spokój. Jest coś? Łowić sobie na dwóch długościach i co jakiś czas zmieniać. Wtedy wjeżdżała biała ryba, wychodził byczek. A jak się spało mięso, to sypywało cały czas, to byczek ten cały czas siedział. Nie ma nic, ale ładny pranik był. Osobiste spostrzeżenie odnośnie tego łowienia. Ale ogólnie trzeba sobie przeskakiwać tak co pół godzinki z długości na długość. Ale ogólnie jesteś zadowolony? Na tragedii nie ma. Rewelacji też nie. Także zobaczymy przewadze. Wszystko się okaże przewadze. Byczki na trawie, pozostałe ryby wszystko czekają na sygnał. Dobra, no, okej, jedziemy. Widziałem tego konia, widzisz? A co? Jest to dwa są. No, o koniu ładne. Piękne. O, poszły. Idę razem, bardzo. Piękny garbuś. Kolega Bartosz. 1845. Na podsumowanie, więc zająłem 8 miejsce w sektorze. Chciałbym zaznaczyć, że to jest 8 miejsce, najlepsze 8 miejsce w podsektorach, bo wszystkie inne 8 miejsce miały mniej niż ja. Ale co nie zmienia faktu, że to jest dalej 8 miejsce, czyli to samo co ostatnio. Indywidualnie polepszyło mi się trochę, teraz mam 29, więc jest progres, jest 3.10, nie 4. No i co więcej, drużynowo spadliśmy z 8 na 12. Nie wiem jak tam ogólnie w klasyfikacji, ale dzisiaj byliśmy 12. Generalnie trzeba było po prostu zachować spokój i nie podawać zanęty z robakiem cały czas, bo wtedy wchodził byczek. Ja to dopiero zauważyłem gdzieś półtorej godziny przed końcem zawodów. Ja ci to mówiłam wcześniej. Bo skakałem z 35 na 20 metr i jak wróciłem z 35 na 20, to zacząłem łowić, najpierw chyba 3 karpiki wpadły, no nie? Mhm. Potem złapałem krąpia, potem złapałem płotkę, potem złapałem leszczyka. I potem znowu zaczęły brać byczki. Wróciłem na 35, to parę byczków, no i koniec zawodów. Taki właśnie. Niestety. Także no, szybciej trzeba reagować na zmiany. Za późno zareagowałem, może bym miał więcej. Mi się wydaje, że dużo brań wykorzystałem. Nie było tak, że dużo zepsułem, tak jak niektórzy. Ale za późno się zorientowałem, o co tutaj chodzi, żeby nałowić białej ryby. Pozdrowieniami Feder Fanatics.